Proszę Państwa, rozpoczynając drugą dyskusję w dniu dzisiejszym, chciałbym przedstawić Państwu panelistów. W dosyć szczególny sposób może to zrobię. Wiele osób przyczyniło się do tego, że Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Oddaję tutaj co należne także politykom innych środowisk politycznych, innych rządów niż te, w których ja miałem przyjemność i zaszczyt brać udział. Z całym respektem dla innych chcę powiedzieć, że tutaj przy stole, poza mną, widzicie trzy z czterech osób, które odegrały zupełnie szczególną rolę w wyjątkowym okresie końcówki negocjacji akcesyjnych od końca 2001 do 2002 roku. Danuta Hübner była wtedy szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Pan ambasador Grela pojechał reprezentować nas przy Unii Europejskiej w Brukseli. Paweł Świeboda został dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej MSZ. A w rządzie, który powstał w 2001 roku, no tak się stało, że MSZ przejął całość odpowiedzialności za koordynację wszelkich naszych przygotowań do członkostwa, no zwłaszcza za wszystkie te procesy polityczne, a także za negocjacje. I gdyby do tego dodać jeszcze Jana Truszczyńskiego, głównego negocjatora w tamtym okresie, który zastąpił Jana Kłakowskiego, to mielibyśmy tutaj właśnie te cztery osoby, które odegrały rolę bardzo szczególną. Z Danutą Hübner miałem przyjemność współpracować wcześniej, kiedy w 1996 roku przeprowadzano tak zwaną reformę centrum rządowego. Utworzyliśmy wtedy Komitet Integracji Europejskiej, Urząd Komitetu i ona została pierwszą szefową. A może w dwa albo najdalej trzy miesiące później, mam wrażenie, rząd przyjął opracowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej szczególny dokument, strategię integracji europejskiej naszego kraju. Ten dokument był później rozpatrzony i zaakceptowany przez Sejm. Bo to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie, które niezwykle konkretyzowało, porządkowało to wszystko, co trzeba było później rozpisać na bardziej szczegółowe projekty, bardziej szczegółowe działania, a co pozwalało przygotować nasz kraj w płaszczyźnie legislacyjnej, organizacyjnej, kadrowej itd., itd., itd. do członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętam, że kiedy w 2001 roku, wiedząc już, że pewnie zostanę ministrem, kompletowałem kierownictwo resortu, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby znowu mieć Danutę Hübner w tym zakresie do współpracy. Ona była wtedy szefem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ-u w Genewie. Zadzwoniłem do niej, pamiętam tę rozmowę naszą. Zaproponowałem jej, żeby przyjechała do kraju i wzięła się za tę robotę. No, kiedy mnie zapytała o warunki, powiedziałem, że oferta jest, jak sądzę, szczególnie atrakcyjna, bo proponuję ci 10 razy więcej pracy niż w Genewie za 10-krotnie niższą pensję. No i to ją tak zachęciło, że się zdecydowała przyjechać. Proszę Państwa, kiedy obsadzano MSZ, również pomyślałem sobie, że w Departamencie Unii Europejskiej potrzebny jest na te czasy człowiek niezwykle nie tylko kompetentny, ale i energiczny. Świeboda był ledwo szkołę skończył. Był jednym z najmłodszych albo najmłodszym dyrektorem departamentu i spisał się znakomicie. I wreszcie Marek Grela, którego ściągnęliśmy z Rzymu, żeby już przestał marudzić się tam na południu i posłaliśmy go do Brukseli po to, żeby przez kolejne parę miesięcy, żyjąc na walizkach, bo nie było dla niego chałupy, nie będę już wyjaśniał dlaczego, zorganizował cały ten niezwykle ważny, odpowiedzialny proces, który miał pomóc Polsce wyjść z dosyć trudnego położenia, w jakim byliśmy w końcu 2001 roku. Mieliśmy najmniejszą liczbę zamkniętych rozdziałów negocjacyjnych i niestety rozmaici nasi przyjaciele i bratankowie w Europie zaczęli proponować w dyskusjach europejskich rozważenie możliwości tak zwanego małego rozszerzenia o tych, którzy są już przygotowani i mogą wstąpić, co oczywiście gdyby było zrealizowane, stałoby się katastrofalnym scenariuszem dla naszego państwa. Także ja korzystam też z tej okazji, żeby trójce moich współpracowników, przyjaciół tu obecnych w obecności państwa jeszcze raz serdecznie podziękować za to wszystko, co wtedy było zrobione. Jak wiecie, później Danuta była komisarzem, jest w tej chwili eurodeputowaną.
Pan Paweł postanowił porzucić biurokrację, stworzył Fundację Demos Europa. Jedną z nielicznych, które jakimś cudem stworzone istnieją. I istnieją bardzo dobrze, jest bardzo, bardzo aktywna. A pan Marek Grela pracował w administracji komisyjnej, był dyrektorem i jak rozumiem w ubiegłym roku zakończył ten kontrakt w Brukseli. Proszę Państwa, w tym gronie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o możliwych, potrzebnych, sensownych scenariuszach dla Unii Europejskiej, ale w nieco innym wymiarze, w innej płaszczyźnie niż ta, o której dyskutowaliśmy w trakcie poprzedniej dyskusji. Oczywiście założenia tej rozmowy są podobne, czyli nie tylko to, co trzeba zrobić w związku z doraźną sytuacją, nie tylko to, co się dzisiaj dzieje, choć dzieje się wiele i jak Danuta już to w swojej wypowiedzi kilkadziesiąt minut podkreślała, są to rzeczy bardzo ważne, ale przy całym respekcie dla znaczenia, może nawet się skupmy nie tyle na doraźnych konsekwencjach tego, co się dzisiaj dzieje, tylko właśnie na takich odleglejszych, pośrednich, które mogą wpłynąć na zmianę modelu Unii Europejskiej, funkcjonowania jej. Ale zastanówmy się, co w owym wspominanym, sygnalizowanym, szerszym kontekście, kontekście globalnych zmian, które mają trwały charakter, fundamentalny charakter, które zmieniają położenie Unii Europejskiej, można i trzeba byłoby zrobić w kategoriach modyfikacji polityki europejskiej, w kategoriach ewentualnego rozszerzenia integracji na nowe obszary, w kategoriach zmian proceduralnych i instytucjonalnych. Co jest możliwe, co jest niezbędne? Parę miesięcy temu Cypr jako państwo przewodzące Unii Europejskiej zorganizował posiedzenie takiej nowej konferencji. Jej uczestnikami są przewodniczący Komisji Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów Narodowych i ta konferencja ma zajmować się, dyskutować problemy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Na początku tej konferencji obecna była pani Catherine Ashton, która przez godzinę mówiła o działaniach Europy w świecie. To było interesujące. Natomiast muszę powiedzieć, że dla mnie najbardziej wymowne było to, co było objęte całkowitym milczeniem. Ani jedno słowo w prezentacji europejskiej polityki zagranicznej, ani jedno słowo nie zostało wypowiedziane na temat naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami i z Rosją. Więc to dla mnie, mówiąc szczerze, było takie mimowolne, bardzo brutalne podsumowanie przynajmniej istotnego obszaru, nieobecnego elementu wspólnej polityki zagranicznej Unii. To jest kapitalna sprawa w moim przekonaniu, dlatego że jeśli zgodzimy się, że powinniśmy zmierzać ku silniejszej, bo ona w jakimś stopniu istnieje, Unii Politycznej, że rozwój, tworzenie, budowa, wzmacnianie świadomości wspólnoty europejskiej wśród ludzi na naszym kontynencie, że ujednolicenie naszej polityki, naszych koncepcji, naszych stanowisk w relacjach z głównymi partnerami leżą w interesie wspólnym, to dzisiejszy stan rzeczy trudno jest uznać za dobry. Wszyscy doskonale wiemy, że w relacjach politycznych, ekonomicznych, z wieloma partnerami zewnętrznymi państwa europejskie, no, głównie z inicjatywy tych największych, najczęściej dokonują wyboru na rzecz samodzielnego załatwiania, zajmowania się swoimi interesami. I wydaje się, że myślenie w kategoriach pewnego bilansu ogólniejszego, także w dłuższej perspektywie, w dłuższym czasie jest nieobecne. Że to jest takie bardzo doraźne, dojutrkowskie zachowanie, co oczywiście rozmaitym partnerom, często naszym konkurentom, pozwala na niezwykle skuteczne rozgrywanie braku naszej jedności i w gruncie rzeczy osłabia naszą wspólną zdolność do reprezentowania wspólnych interesów. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Macie Państwo ogromne doświadczenie, macie masę przemyśleń. A spróbujmy znowu wybiec nieco dalej do przodu i
Zdając sobie oczywiście sprawę z realiów politycznych, zdając sobie sprawę z rozmaitych przeszkód, ograniczeń i tak dalej, spróbujmy porozmawiać o tym, co warto byłoby zrobić z Unią Europejską, w Unii Europejskiej, żeby ona miała zagwarantowaną lepszą czy dobrą przyszłość. I jaką pozycję, jaką politykę powinna prowadzić w tym zakresie Polska? Czy my mamy dzisiaj na przykład jakieś szczególne możliwości czy zachęty do tego, żeby z większą aktywnością uczestniczyć, a może nawet czasami inicjować debaty o przyszłości unijnej? Pamiętamy znane, ważne wystąpienie Radosława Sikorskiego w Berlinie. Zwracało ono uwagę, na ile było to jednorazowe wystąpienie ministra spraw zagranicznych, na ile był to wyraz polityki naszego państwa, polityki rządu, koncepcji rządu, prezydenta, który także ma coś do powiedzenia w kwestiach polityki zagranicznej naszego państwa. W związku z tym, czy to był sygnał trwałej, konsekwentnie realizowanej postawy naszego kraju, czy nie? Przyznaję, że można mieć w moim odczuciu wątpliwości, bo w rozmaitych innych sprawach czasami wydaje się, że wysyłamy zupełnie odmienne sygnały. W związku z tym, co jest prawdą, co jest uświadomione i co jest już jakby postanowione jako polska polityka przynajmniej w najbliższych latach. Zachęcam do wypowiedzi. Proszę bardzo. I podobnie jak w poprzednim przypadku, po jakimś czasie będzie oczywiście możliwość wypowiedzi, zadawania pytań sali. Pani eurodeputowana? Kobiety czasem lubią zacząć, a czasem lubią mieć ostatnie słowo, więc... Ale jeżeli pan premier jest tak szczodry w tej chwili i pozwala mi zacząć, to ja zacznę. I cieszę się też dlatego, że chciałabym jednak kilka słów o tym świecie globalnym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to, co pan premier powiedział, żeby rzeczywiście na Europę musimy dzisiaj patrzeć w kontekście tego, co się dzieje i będzie działo się, jest absolutnie fundamentalne. Dlatego, że Europa w ostatnich latach, w szczególności właściwie przez cały okres kryzysu, zrobiła się ponownie strasznie introwertyczna. To było do zrozumienia przez pierwsze kilkadziesiąt lat, bo Europa musiała budować się od środka, musiała się rozszerzyć, jakoś to wszystko przeżyć. Ale potem oczekiwaliśmy pod koniec tej ubiegłej dekady, że Europa rzeczywiście zacznie się otwierać i będzie bardziej obecna i widoczna w świecie. I potem ciach, przyszedł kryzys i Europa znowu zwróciła się do środka siebie samej i to jest, myślę, bardzo niedobrze, bo wpływ na świat globalny, bo on się sam nie dzieje, on jest jednak kształtowany, tak samo jak Europa się sama nie staje, tylko jest kształtowana przez różne decyzje, to ten wpływ możemy mieć tylko pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że będziemy rzeczywiście silni i że będziemy cieszyć się szacunkiem świata i po drugie, że nie będziemy interesować się tylko sobą. I dlatego wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby dostrzec, że w tym świecie w nadchodzących dekadach, żeby coś znaczyć, żeby być jego ważną częścią i korzystać z tego, co inni robią w świecie globalnym, to trzeba mieć w sobie dobrze ukształtowaną zdolność do zmiany. Ja myślę, że ten kryzys nauczył nas jednego, że nikt z nas nie jest dostatecznie duży, żeby samemu radzić sobie ze zmianami globalnymi. Myśmy zrozumieli w Europie, że wszyscy jesteśmy częścią tej samej Europy, że na wszystkich nas w sumie bezpośrednio albo pośrednio kryzys oddziałuje i myślę, że też zrozumieliśmy także dzięki temu kryzysowi, że jesteśmy częścią tego samego globalnego świata i tutaj właśnie są dwie rzeczy do zrobienia. My musimy być zdolni do stałych zmian w kontekście tego, co się będzie działo w świecie, ale też musimy być jak nigdy dotąd zdolni do współpracy. I dlatego jest niesłychanie ważne, żeby... Ja jestem niestety ekonomistą, więc będę cały czas skręcać gdzieś w te obszary ekonomiczne, w tym, co będę mówić, ale wydaje mi się, że w tym kontekście jest niesłychanie ważne, żeby po prostu my w Polsce, ale także my w Europie, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy przez chwilę jakiejś refleksji wspólnej, zadumy zobaczyli, gdzie rzeczywiście mamy przewagę i gdzie możemy konkurować, i gdzie mamy przewagę w świecie, gdzie możemy konkurować, a we wszystkich innych obszarach trzeba po prostu iść na współpracę i być gotowym do współpracy. A to wcale nie jest takie łatwe i akurat Unia Europejska wcale nie ma tak dobrze rozwiniętych, skutecznych mechanizmów współpracy z resztą świata. A w świecie będzie bardzo dużo zmian, ale ja bym chciała zwrócić uwagę tylko na jedno wielkie takie przesunięcie, które w świecie musi nastąpić, bo dzisiaj i mówił
mówił o tym, chyba ostatnią osobą, którą słyszałam, która mówiła w podobnym duchu, to był Gordon Brown, który właściwie powiedział coś takiego, że właściwie tak naprawdę dzisiaj w świecie mamy dwie grupy państw. Są te państwa, w których odbywa się większość wzrostu i są te państwa, w których ma miejsce większość konsumpcji. I jak się popatrzeć na Europę w tym kontekście, to widać wyraźnie, że 90% wzrostu tego, który dzisiaj się w świecie odbywa się poza Europą. I to oznacza z całą pewnością, że będzie wielkie przebalansowanie, zmiana równowagi, wielka zmiana w świecie. I to wszystko oczywiście jest ułatwiane przez globalne zmiany, także i technologiczne. Państwa rozwijające się wchodzą dzisiaj dużo łatwiej w te różne globalne łańcuchy podaży niż to było w przeszłości i to oznacza, że na Europę będzie wywierana coraz większa presja ekonomiczna i dlatego te nasze stałe slogany o konkurencyjności, innowacyjności to nie są puste slogany, bo my musimy rzeczywiście myśleć o jakichś takich przesuwaniu tych granic innowacyjności cały czas do przodu i dlatego to, co w poprzednim panelu mówiono o edukacji, o tej zdolności do innowacji, to jest myślę dzisiaj niesłychanie istotne. I w tym kontekście też trzeba sobie powiedzieć, że ten model rozwoju, który dzisiaj w świecie i w Europie dominuje, to jest taki model rozwoju, który jakby nie zwraca uwagi na to, że generuje cały czas nierówności. A nierówności w świecie globalnym to oczywiście jest także wielka niestabilność. Zresztą na naszym lokalnym nawet podwórku nierówności są zawsze potencjalnym źródłem niestabilności. I dlatego ja myślę, że Europa ze swoim modelem społecznym, o którym bardzo wiele krytycznie dzisiaj także mówiono i jest prawdopodobnie przygotowana do tego, żeby być też taką siłą wiodącą w budowaniu takiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, który nie generuje nierównowagi, nie generuje nierówności, bo nierównowaga zawsze oznacza nieefektywność. Także ja myślę, że moglibyśmy tutaj wnieść coś do świata, bo w opinii świata jesteśmy jednak kimś, kto tę taką wielką przewagę w postaci tego właśnie modelu społecznego, który ma pewną przewagę, ma pewne doświadczenia z modelem społecznym, który się okazał, że nie do utrzymania dzisiaj w takiej postaci, w jakiej on jest, bo on jest finansowany przez rosnące zadłużenie, czy był finansowany, ale on jest oparty na wartościach, których Europa nie pozostawi, więc my dzisiaj wyzwanie mamy takie, jak ten model rzeczywiście utrzymać w sensie wartości, ale jak go radykalnie zmienić w sensie formy, w sensie przejawu występowania, tak żeby on nie podcinał naszej konkurencyjności, żeby nie musiał być finansowany przez dalsze zadłużenie. I to jest taki obszar, gdzie myślę, Europa mogłaby być źródłem wielkiej wiedzy dla świata. Druga rzecz, o jakiej bym chciała powiedzieć w kontekście tych wielkich zmian w świecie, to jest to, co także jakby wynikało trochę z poprzedniego panelu, a mianowicie ta wielowymiarowość kryzysu europejskiego, którego jednym z tych wymiarów jest oczywiście kryzys instytucjonalny, to nie jest tylko nieefektywność procesu decyzyjnego, która jest oczywiście bardzo poważnym mankamentem, ale myślę, że to jest także kwestia demokracji, czy legitymacji demokratycznej, nie wiem jak to ładnie powiedzieć po polsku, ale jakby elementem ważnym, zwiększającym skuteczność decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej, skuteczność tych wszystkich nowych rozwiązań musi być to, na co do tej pory specjalnej uwagi nie zwracaliśmy, a mianowicie budowanie rzeczywiście tej demokracji ponadnarodowej. Można używać Habermasa albo bez Habermasa to robić, ale nie ulega wątpliwości, że żeby być skutecznym trzeba się zastanowić, jakiego typu demokratyczną legitymację możemy nadać procesowi podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, czy to będzie tylko tak pośrednio przez instytucje narodowe, czy też możemy myśleć o innej formule uczynienia z instytucji wykonawczych, w szczególności instytucji bardziej demokratycznych. I to jest, myślę, wielkie wyzwanie, z którym Unia w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie się musiała zmierzyć. Jeżeli popatrzeć nawet na strefę euro, to ona dzisiaj jest zarządzana metodą międzyrządową, wcale nie metodą wspólnotową i to większość, myślę, z tych osób, z którymi ja w stałej debacie jestem w Parlamencie Europejskim, uważa, że nie można przejść właściwie do zarządzania strefy euro metodą bardziej wspólnotową bez zmiany traktatu. I wielkie wyzwanie na najbliższe lata, nie wiem czy 10 czy 5 dla Unii Europejskiej, co ukształtuje Unię na najbliższe kilkadziesiąt lat prawdopodobnie, to jest zmiana traktatu. W tej sprawie Europa jest niesłychanie podzielona.
Kolejna rzecz, od której będzie zależała, myślę, przyszłość Europy w tym zmieniającym się świecie, który będzie coraz większą presję konkurencyjną na nas wywierał, to jest oczywiście to, że ten kryzys europejski dzisiaj to jest także, ja powiedziałabym nawet przede wszystkim kryzys konkurencyjności, ale nie tylko w tym dzisiaj już dostrzeganym przez wszystkich podziale na północ i południe i o tym można by oczywiście godzinami rozmawiać, ale w kontekście takim bardziej podstawowym, powiedziałabym instytucjonalnym, a mianowicie znowu nawiązałabym do europejskiego modelu rozwoju, który jest rzeczywiście oparty na tych wartościach, które nam są bliskie, ale których większość świata wcale nie podziela. Bo i myśmy, tak jak mówił pan minister chyba Korolec w pierwszej sesji, myśmy rzeczywiście poprzez ten system, poprzez ten model rozwoju, który rzutuje na konkurencyjność, stworzyli takie społeczeństwo, które ma sytuację, które się czuje komfortowo jako społeczeństwo chronione przez bardzo różne normy. To nie są tylko normy gospodarcze czy środowiskowe, ale także różne normy i społeczne i polityczne, w związku z czym myślę paradoksalnie ten model, który z jednej strony tworzy cały czas nierówności, bo widzimy wyraźnie, że one rosną w Europie, z drugiej strony ten model tworzy też wyzwania w postaci coraz większych potrzeb finansowania polityki społecznej, więc on jest jakby na żadnym gruncie nie jest modelem skutecznym, bo tworzy nierówności, które potem trzeba finansować, dlatego że one są nie do zaakceptowania w ramach tego modelu, więc dlatego myślę, że takie szerokie spojrzenie na konkurencyjność poprzez przemyślenie tego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, politycznego Europy, to jest także niesłychanie istotne. To, co wydaje mi się bardzo ważne dla przyszłości Europy, to jest to, czy uda nam się, na ile będziemy skuteczni w różnych reformach, które będą tworzone w najbliższych jeszcze latach, to czy uda nam się rzeczywiście odwrócić bardzo niedobrą tendencję rosnącego braku zaufania obywateli, nie tylko do klasy politycznej, o czym tak ciągle mówimy w ostatnich latach na różnych poziomach, ale także dla instytucji politycznych i także rosnącego braku zaufania dla zdolności tych instytucji do radzenia sobie z kryzysem, czy generalnie z wszystkimi problemami, z którymi społeczeństwo europejskie się boryka. I to się oczywiście, ten wzrost braku zaufania wiąże się na pewno do pewnego stopnia ze społecznymi skutkami kryzysu, bo wiadomo, społeczeństwo jest dotknięte, w związku z czym siłą rzeczy, skoro politycy sobie z tym nie radzą, instytucje sobie z tym nie radzą, to w związku z tym my nie mamy zaufania do tych polityków. I myślę też, że ten brak zaufania jest dlatego niebezpieczny, że on nie dotyczy tylko instytucji, nie dotyczy tylko polityków, ale zaczął także dotyczyć stosunku ludzi do siebie, Niemców do Greków. W Polsce też była taka antygrecka dyskusja przez chwilę, nie wiem czy państwo pamiętają, kiedy musieliśmy gdzieś tam podjąć decyzję, czy była groźba, że zaczniemy wspierać także Greków poprzez jakiś instrument europejski, więc powstają w Europie właśnie tego typu różne niedobre bardzo zjawiska, które są potem bardzo trudne do wyplenienia, bo one stają się częścią jakby także tego całego europejskiego społeczeństwa i myślę, że też jakby są, nie jest to przypadek, że one mają także dość taki narodowy charakter, jeżeli chodzi o podział na tych, do których się ma żal, czy których się nie chce dalej finansować. Także jest wzajemny brak zaufania, który może na lata całe podciąć zdolność Europy do tego, co myślę jest jej jedyną przyszłością, a mianowicie jednak jakaś formuła coraz bardziej zjednoczonej Europy. Na czym to polega, to oczywiście jest oddzielny temat do dyskusji, ale też z tego braku zaufania wynika, że nasze wychodzenie z kryzysu poprzez różne reformy w różnych obszarach musi być odczuwane przez ludzi jako takie sprawiedliwe wychodzenie, cokolwiek by to miało znaczyć, ale ludzie muszą czuć, że ich problemy, ich obawy, ich lęki są zaadresowane. Czyli ta pewna sprawiedliwość jakby tego całego procesu, który przed nami, wielkich jeszcze zmian jest niesłychanie istotne. I to mnie prowadzi do kolejnej rzeczy, która
też trochę jakby wynikała z dyskusji poprzedniej, bo ja nie wiem, czy to był Janek Król, czy ktoś wspomniał, czy pan wojewoda o tej jednorodności, różnorodności, chyba Janek Król. Ja myślę, że jest taki moment, kiedy Europa będzie musiała spojrzeć na nowo na tę słynną zależność, jedność w różnorodności, bo my to stale powtarzaliśmy, że Europa pielęgnuje różnorodność, a jednocześnie jesteśmy zjednoczeni w jednej Europie i ta jedność i różnorodność, która jest, nie wymaga tłumaczenia, jeżeli mówimy o różnorodności kulturowej, ale jak tutaj koledzy w poprzednim panelu pokazali również różne inne przejawy tej różnorodności, to widać, że ona może być także hamulcem dalszych zmian. I ja nie wiem, mi się wydaje, że musi być jakieś pomyślenie na nowo, bo ile mogę zrozumieć, dlaczego musieliśmy ujednolicać wszystko, tworząc wspólny rynek, kiedy wchodziły tak strasznie zróżnicowane gospodarki i społeczeństwa do Unii Europejskiej, kolejno do wspólnot, do Unii, budowa wspólnego rynku, to był taka zupełnie wytłumaczalna tendencja do tworzenia jednolitych rozwiązań. Natomiast w tej chwili widzimy strefa euro i kryzys. Mówię w tej chwili trochę grzeszę jako ekonomista, ale powiem to głośno. Jeden kurs walutowy, jedna stopa procentowa nie uruchamiały procesów dostosowawczych w krajach biednych. Kraje biedne wykorzystały, zamiast procesy dostosowawcze, żeby były uruchomione, to miało miejsce wykorzystanie jako okazji pewnej dla zwiększenia przede wszystkim konsumpcji, ten fakt, że są te państwa w strefie euro i korzystają z takiej samej polityki stopy procentowej, z takiej samej polityki kursu walutowego. Dzisiaj też widzimy, że ten kurs walutowy, który jest zupełnie dobrym kursem dla konkurencyjnej gospodarki niemieckiej, nie jest wcale takim najlepszym poziomem, jeżeli chodzi o gospodarki mało konkurencyjne. Więc gdzieś istnieje problem taki, czy potrzeba ponownego spojrzenia na to, co trzeba ujednolicać w Unii Europejskiej, a gdzie jakby możliwość uwzględnienia tej specyfiki, która wyzwala dobre tendencje, która mobilizuje potencjał rozwojowy, gdzie, jak to powinno wyglądać. Mam wrażenie, że takie spojrzenie na świeżo również na to jest niesłychanie potrzebne i to jest tym bardziej potrzebne, że widać, że już tak jak wspominałam przedtem, że praktycznie od kilkunastu lat już widać wyraźnie, że to wszystko, co jest wielką zaletą integracji, czyli integracja jako ten czynnik pobudzający wzrost, handel, inwestycje, że to wszystko zaczęło bardzo silnie hamować po 2000 roku, czyli te siły konwergencji zaczęły słabnąć, to znaczy, że ten mechanizm wspólnego rynku przestał być tak efektywny, tak skuteczny, jak był w pierwszym okresie, kiedy to ujednolicanie na dużą skalę miało miejsce. Więc też trzeba właściwie zobaczyć, co zrobić, żeby te mechanizmy konwergencji, czyli ten jeden pociąg, gdzie ta lokomotywa silna ciągnie także tych biedniejszych, że ci słabsi korzystają rzeczywiście z tego, że są w jednej grupie z tymi bogatymi, wysoko rozwiniętymi, którzy mogą nas ciągnąć, a ci wysoko rozwinięci korzystają z tego doganiającego rynku słabszych. To przestało funkcjonować i to wcale nie jest kryzys, tylko to zaczęło spowalniać wcześniej, więc trzeba również, myślę, na to popatrzeć. I ostatnia rzecz, co jest złego z instytucjami europejskimi, bo jak się popatrzy na kryzys, na reakcję Europy na kryzys, to widać wyraźnie i to ja chciałam przy poprzednim panelu jakby powiedzieć dobitnie, nieprawdopodobna ilość reform, niezwykle odważnych, nieprawdopodobnych przed wejściem, przed kryzysem, została uruchomiona w Unii Europejskiej. O tym można by długo opowiadać, ale to ci, którzy się tym interesują, to doskonale wiedzą. A instytucje praktycznie się nie zmieniły. Jest walka w parlamencie o to, czy utworzyć specjalną komisję, w której by zasiadali tylko członkowie strefy euro i tylko oni by głosowali. Myśmy natychmiast zareagowali patriotycznie, mocno. Ja zrobiłam wszystko, żeby usunąć tę poprawkę, ale jak się na dobre oczywiście zastanowić, to siłą rzeczy wcześniej czy później to będzie musiało wystąpić. Mało tego, być może być nawet w interesie tych, którzy są poza strefą euro, bo wzmocni strefę euro, a mocna strefa euro jest w interesie, myślę, wszystkich członków Unii Europejskiej. Więc jest jakby
dużo wyzwań przed koniecznością dostosowań w instytucjach. My się na ogół wyżywamy na tym, że jest jednomyślność, która szkodzi, ale praktycznie jednomyślność w budżecie, w podatkach tak naprawdę nie jest istotna. Istotne jest weto, które Brytyjczycy bardzo skutecznie stosują i które potrafi po prostu, które nie tylko, bo weto nie oznacza, że ja nie wchodzę, prawda? Weto oznacza, ja nie wchodzę, ale wy się też nie możecie przymierzyć do tej zmiany. Także jest pewien może absurd w tym, jak jest rozumiane rzeczywiście weto w regulacjach europejskich. Mamy w Komisji Europejskiej także ten system właśnie prezydencki z bardzo silnymi preferencjami dla rozwiązań, które Rada może zaakceptować, więc też jest dużo, można by na ten temat rozmawiać, ale ja tylko powiem na zakończenie o parlamencie, ponieważ my w Parlamencie Europejskim cały czas prężymy muskuły, bo traktat z Lizbony teoretycznie zwiększył rolę parlamentu i rzeczywiście można w wielu obszarach pokazać, że jest to ta rola zwiększona. W tym deficycie legitymacji demokratycznej parlament widzi siebie jako reprezentanta bezpośredniego społeczeństwa, obywateli. Tak jest teraz w traktacie napisane. Parlament nie reprezentuje państw, jak było poprzednio, ale reprezentuje obywateli. I mówimy, jesteśmy jedyną instytucją, która pochodzi z powszechnych wyborów. Ale oczywiście, czy to wystarcza jako warunek dla demokracji europejskiej? Bo jak się popatrzy, ile ludzi do tych wyborów idzie, to oczywiście można to kwestionować. Jeżeli się popatrzy na rodzaje list, systemów wyborczych, też można właściwie to kwestionować. Również proporcje w parlamencie nie odpowiadają jakby proporcjom narodowym, czy liczbie obywateli w poszczególnych państwach członkowskich. Też właściwie nasze związki są raczej z partiami niż z wyborcami. Również wydaje mi się, że Parlament Europejski w zasadzie, poza wyjątkami polityków, którzy chcą być w narodowej telewizji, nie uczestniczy tak silnie w debatach narodowych. Decyzje, które podejmuje, też właściwie w tych obszarach, które ludzie jakby najbliżej siebie czują, to jednak są kompetencje narodowe ciągle w Unii, na przykład podatki, na przykład polityka społeczna czy rynek pracy w dużym stopniu. Więc ta formalna legitymacja Parlamentu Europejskiego nie pokrywa się dokładnie jakby ze społeczną legitymacją parlamentu. Więc to jest też jakby, stawiam to pytanie, bo w tym naszym myśleniu o tym, w jaką stronę Unia będzie zmierzać w następnych latach, jeżeli będzie chciała być skuteczna, to dokładne myślenie jednak tej łączności z obywatelem i instytucją ponadnarodową, czyli to przemyślenie, czy może i w jaki sposób demokracja ponadnarodowa w Europie się ukształtować i jakiego typu zmian instytucje europejskie potrzebują, jest niesłychanie istotna. Ale jeżeli mogę powiedzieć jedną tylko rzecz, ostatnią, już teraz naprawdę ostatnią. Myśmy w Europie, ci, którzy dyskutowali przez lata całe, to wiedzieli, że tak zwana finalité politique to był temat, który właściwie spadał zawsze z agendy, bośmy mówili, Europa się rozwija takimi stopniowo krokami, pojawia się problem, zbiera się rada, decyduje, nowy problem. Nowy. Ale to jest do pewnego tego stopnia prawda, dlatego że wszystkie ważne zmiany w Unii odbywały się na gruncie wizji, strategii, 10 lat dochodzenie. Unia celna, strefa wolnego handlu, Schengen, euro, rynek wewnętrzny. Myśmy dokładnie wcześniej wiadomo było, co będzie, za ile, kiedy i można było z ludźmi rozmawiać, można było obywatelom tłumaczyć. W tej chwili ta polityka małych kroczków, które mam nadzieję, że nas prowadzą w jakąś określoną stronę i o tym pewnie jeszcze koledzy też będą mówić, uniemożliwia praktycznie kontakt z obywatelem, który nie wie, o co chodzi, który nie ma świadomości zmian, który w związku z tym jest nie do zmobilizowania dla poparcia dla tych zmian, dlatego że ludzie na ogół nie wiedzą, bo nie jest jasne, ku czemu to wszystko zmierza. Tutaj nagle jest jakaś Unia, tam jest jakiś depozyt, tu jest jakiś instrument, dziwny akronim i tak naprawdę jest to bardzo trudne do sprzedania politycznie w poszczególnych państwach członkowskich. A myślę, że ostatnie przynajmniej referendum w Irlandii pokazuje, że nawet najtrudniejsze sprawy można wytłumaczyć ludziom, zwykłym takim, to znaczy, którzy nie siedzą w instytucjach europejskich czy w rządach, jeżeli się taki wysiłek jako polityk podejmie. I dlatego wydaje mi się, że ta unia polityczna, która staje się dzisiaj rzeczywistością, jeżeli popatrzeć na skalę reform, że ona musi się zacząć odbywać jednak przy jednoczesnym jakby budowaniu różnych elementów tej demokracji ponadnarodowej, europejskiej demokracji. I to wydaje mi się dzisiaj chyba jednym z najtrudniejszych, ale jednym z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata, bo od tego będzie zależało to, czy w ciągu najbliższych 20 lat rzeczywiście Europa będzie taką Europą, która będzie nam służyć.
Dziękuję bardzo. Taki drobny komentarz, gdy chodzi o Parlament Europejski. Oczywiście ta tak zwana dygresywna proporcjonalność delegacji narodowych nie jest niczym zaskakującym. Izba Reprezentantów USA jest skonstruowana. Ja myślę, że kwestia poczucia wspólnoty tutaj odgrywa istotną rolę. Jeżeli ono występuje, to wtedy nikt się nie będzie targował o coś, co po przecinku wynika z precyzyjnego obliczenia proporcjonalności tych delegacji. A z kolei frekwencja w wyborach europejskich no, pewnie w największym stopniu jest konsekwencją tego, jak ludzie postrzegają rolę i znaczenie Parlamentu Europejskiego. Jeżeli nie jawi im się jako szczególnie ważne, to nie zawracają sobie głowy i nie biorą udziału, jeżeli to wszystko jest niejasne i tak dalej. To demotywuje oczywiście. Pan ambasador Grela. Zdefiniujmy najpierw problemy w długim okresie czasu. Sięgnę do przeszłości i zacznę od erozji pozycji Unii Europejskiej w świecie, czy od Europy. To nie jest coś, co się zdarzyło nagle. W latach 60. Europa stanowiła 40% światowego PKB. W tej chwili jest 20%, w około roku 2030 będzie 15%. I pytanie jest takie, czy to jest wielkie nieszczęście? Ja uważam, że nie, to jest dobra rzecz. Miliard ludzi wyszedł z nędzy, w samych Chinach 400 milionów. Inne regiony korzystają z osiągnięć nauki, technologii, rozwoju transportu i tak dalej, rozwoju rynku światowego i właściwie nie ma powodu do wielkich zmartwień. Europa musi przesunąć się na ławce gospodarki światowej i pogodzić się z tym, że era dominacji europejskiej, czy w pewnym sensie świata zachodniego się kończy. Był okres oczywiście euforii na przełomie lat 80. i 90., kiedy Europa uznała, że stworzy model, który będzie bardziej atrakcyjny od modelu amerykańskiego, że będzie wspólna waluta, która będzie konkurowała jako waluta rezerwowa i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że dzisiaj Europa nie ma monopolu na jeden model. Europa nie jest jedynym modelem modernizacji. Potwierdzają to fakty. To wszystko, co się w świecie zdarzyło. I tak od strony praktycznej. Spójrzmy na rewolucję w Afryce Północnej. Ja akurat śledziłem, pracowałem wtedy w urzędzie pani Ashton i śledziłem reakcję krajów arabskich na oferty korzyści z ekspertyzy europejskiej, tworzenia systemu politycznego, społecznego i tak dalej. I usłyszano, nie, my wam dziękujemy, dobrze, dokładnie wiemy, jaki chcemy sobie model stworzyć. Możecie nam dać pieniądze, proszę bardzo. Natomiast model będziemy tworzyć sami. To samo mówi Afryka. I Afryka wbrew pozorom odbiega dzisiaj od tradycyjnego modelu kontynentu pozbawionego perspektyw. Afryka się bardzo przyzwoicie rozwija i Afryka zajmie znacznie większą, poważniejsze miejsce w gospodarce światowej przyszłości. Co się takiego stało również w pewnym sensie niezależnie od Unii Europejskiej? Pani profesor Hübner mówiła o tym, że Unia przez długi czas była skierowana do wewnątrz, dyskutowała sprawy wewnętrzne. Po części było to rezultatem szczególnej pozycji Unii w świecie, to znaczy oprócz Stanów Zjednoczonych, Japonii, dominacji gospodarczej. Ten okres się skończył i mogła sobie pozwolić na luksus skupienia swojej uwagi przede wszystkim na sprawach wewnętrznych. Dzisiaj Europa, chociaż nie po raz pierwszy w ostatnich trzech dekadach, musi dostosować się szybko do zmian wewnętrznych. W przeszłości były dwa takie kryzysy, które też można nazwać sytuacjami trudnymi, ale zupełnie innymi od dzisiejszych. To był kryzys z początku lat 70. szok naftowy, prawda, powszechnie znany, zastój w Europie i produktem po prawie dwóch dekadach był jednolity rynek, który zdynamizował gospodarkę europejską. Drugim poważnym wyzwaniem było oczywiście wielkie rozszerzenie na wschód. I z tym sobie również Unia Europejska poradziła, czyli Unia jest w stanie rozwiązywać bardzo poważne wyzwania zewnętrzne. Ale chcę powiedzieć, że zarówno jak w przypadku szoku naftowego i rozszerzenia, główną rolę odgrywały kraje członkowskie, nie instytucje unijne. Instytucje unijne są skuteczne dla rozwiązywania problemów technicznych,
Natomiast ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić oddanie na przykład losów strefy euro jakiemuś ponadnarodowemu ciału, które będzie decydować o pieniądzach podatnika niemieckiego czy o wyrzeczeniach obywatela w Grecji czy w Hiszpanii. To muszą być kompromisy polityczne, gdzie są zaangażowane rządy. Teraz, jaka będzie Europa? Moim zdaniem na półkę można odłożyć dwie teorie. Jedna, że będzie międzyrządowa, co Brytyjczycy bardzo lubią, czy federacyjna. Myślę, że nie będzie żaden z tych modeli i Unia Europejska będzie swego rodzaju hybrydą. W jednych sprawach będzie głównie koordynacja i współpraca międzyrządowa, a w innych to, co w umowie nazywamy Unia Polityczna, silniejsza integracja, przejęcie decyzji, a zwłaszcza ich implementacji na szczebel wspólnotowy. Więc zwiększenie w pewnym zakresie roli instytucji europejskich. Problem, który zestabilizował Europę, czy jest najbardziej odczuwalny, także europejski model społeczny, musimy sobie uświadomić, jest kryzys euro. Ja powiem o politycznych aspektach kryzysu euro. I uważam, że my oczywiście mówimy dużo o europejskim modelu społecznym, ale świat widzi, nawet nie ten odległy, ale ten najbliższy, widzi problemy społeczne szeregu krajów europejskich. Jeśli Hiszpania ma osiągnąć poziom PKB z 2008 roku pod koniec obecnej dekady, kiedy produkcja przemysłowa Włoch dzisiaj jest o 25% niższa niż kilka lat temu, kiedy Włosi mogą liczyć na zmniejszenie zatrudnienia, na zwiększenie zatrudnienia młodzieży dopiero po 2020 roku, jak z pełną szczerością Monti powiedział młodym Włochom, gdzie jest ponad 50% bezrobocia, no to gdzież jest wiarygodność europejska, jeśli funkcjonuje, jak funkcjonuje europejski model społeczny? Pogłębiają się różnice i regionalne w Europie, i różnice, jeśli idzie o dochody i szanse. Ja nie komentuję tego w sensie negatywnym, ja po prostu stwierdzam fakt, że w tej chwili wiele atutów, które miała dotąd Unia Europejska, straciła na wartości. Głównym, ważnym motorem integracji europejskiej zawsze była perspektywa rozszerzenia. Ona nadawała dynamikę i tak było z ostatnim rozszerzeniem. Ale Europa faktycznie odstąpiła od planów integracji w jakiejś tam formie z Turcją. Sprawa Bałkanów się ciągnie już tyle lat, niedługo będziemy mieli dwudziestolecie konfliktu bałkańskiego i co się dzieje? Dzieje się bardzo niewiele. Także musimy też te czynniki brać pod uwagę. Strefa euro. W dzisiejszej debacie, ale to charakteryzuje większość debat na temat euro, pomija się taki fakt, że rozwiązania końcowe w traktacie z Maastricht zostały znacznie zmodyfikowane w trakcie negocjacji oraz odbiegały znacznie od pierwotnych planów budowania Unii Walutowej sformułowanych przez Wernera z początkiem lat 70. Czego to dotyczyło? Dotyczyło różnego rodzaju mechanizmów zabezpieczających. I to nie jest tak, że dzisiaj wymyśla się proch i się mówi na przykład o, że mechanizm stabilności w Europie jest to coś odkrywczego, nowego, świeżego. To była sprawa dyskutowana jako funduszu rezerwowego w czasie dyskusji o Maastricht. Sprawa większego ciężaru ponoszonych przez kraje o większych problemach strukturalnych czy słabszych gospodarkach. To była sprawa w 1988 roku podniesiona przez Francję, że jest podważana zasada suwerennej równości, dlatego że niektórzy muszą ponosić, dążąc do euro, większe obciążenia niż pozostali. A wiązało się to z tym, że Francja na przykład miała trudności w utrzymaniu franka w ramach RM2. I gdyby nie szczodrość Niemiec, co zresztą Delors w swoich pamiętnikach pisze i podkreśla, to byśmy nie mieli strefy euro. I przyszła perspektywa zjednoczenia Niemiec. Upadł mur i potem nastąpił straszliwy bieg. Niemcy chcieli jak najszybciej mieć decyzję poparcia dla zjednoczenia Niemiec i integrację landów wschodnich, a Francja uważała, że to zmieni jakby całkowicie
konstrukcję Unii Europejskiej i nie mówiła otwarcie wprost, ale wraz z sojusznikami, nie tylko oni, ale również, jak wiemy, Thatcher sama powiedziała, że tak kocha Niemcy, że woli nadal mieć dwa państwa niemieckie. W czasie negocjacji 4+2 w sprawie zjednoczenia Niemiec podjęto również decyzję polityczną innych krajów o wyrażeniu zgody. Chcę przypomnieć taką ciekawostkę, na którą natrafiłem niedawno. W 1990 roku było posiedzenie podczas prezydencji irlandzkiej, gdzie rano odbywała się konferencja międzyrządowa na temat, to są pewne niuanse czysto instytucjonalne, na temat utworzenia euro, a po południu ta sama konferencja przemieniła się w Radę Europejską, gdzie wyrażono poparcie dla zjednoczenia Niemiec. I kryteria zmodyfikowano. Kryteria początkowe brały pod uwagę bardzo ważny element rynku pracy, elastyczności rynku pracy, co jest dzisiaj bardzo poważnym problemem w strefie euro. I sprawa została utrącona przez Hiszpanię wówczas przy poparciu innych krajów. Kohl powiedział, że to jest historyczna szansa, nie patrzył na szczegóły i poszedł do przodu. Niemcy mówili wtedy o potrzebie utworzenia Unii Politycznej, chcę to przypomnieć. Chcę to przypomnieć, także to nie jest nagle jakieś odkrycie. Ja nie chcę przesadzić z czynnikiem niemieckim, ale jak powiedział Zelig, były prezydent Banku Światowego i uczestnik negocjacji w sprawie, ze strony amerykańskiej w sprawie zjednoczenia Niemiec, powiedział, że to był byproduct of German unification. To była prawda. Także musimy uwzględnić, że stosunek Niemców do euro jest, nazwijmy to, specjalny. Niektórzy Niemcy uważają, że to była pułapka. Że to będzie takie pozycja żyranta na nieokreśloną przyszłość. I gdy przychodzi do regulowania rachunków w tej chwili, no musimy zobaczyć, czym się to skończy. Ja jestem bardzo ostrożny, jeśli idzie nie tyle co o strefę euro, bo strefa euro prawdopodobnie pozostanie, choć nie wykluczam tak prywatnie, że w perspektywie kilku czy kilkunastu lat może być w nieco mniejszym składzie, ale nie ma interesu politycznego, również finansowego, żeby to dezintegrować od środka. Natomiast niektóre kraje mogą uznać, że projekt euro jest za ambitny dla ich możliwości. I tu chcę powiedzieć o jednej rzeczy. W naszej debacie, a właściwie nie ma jeszcze debaty na temat wstąpienia Polski do euro. No oczywiście uważam, że formuła profesora Rosatiego, że chodzi o, gdzieś taką interpretację czytałem w prasie, że chodzi o gotowość Polski techniczną do wstąpienia do strefy euro i nie ma nic, to są same korzyści. Dążyć do niskiej inflacji w naszej gospodarce, do niskiego długu publicznego, do stworzenia pewnych perspektyw wzrostu, ale to niekoniecznie musi wiązać nasi członkowie, dlatego że moim zdaniem kryteria członkowska ulegną zmianie. Już mieliśmy taki przypadek, już nikt dzisiaj nie pamięta, to miało miejsce kilka lat temu, pan minister pamięta być może, kiedy aplikowała Litwa. Litwa spełniła wszystkie kryteria, zabrakło do 300 do wskaźnika inflacji. No, błąd, można powiedzieć, w skali statystycznej możliwy i w ogóle bez znaczenia. I wtedy podniesiono sprawę dostosowania litewskiego rynku pracy. Litwa ostatecznie nie weszła, była decyzja negatywna. I decyzja o przystąpieniu Polski do strefy euro nie będzie nie tylko ekonomiczna, ale polityczna. To nie jest ani Słowenia, ani Estonia. To jest jedna z największych gospodarek i krajów europejskich. Jeśli dalej będzie niestabilność, a przewiduję, że w tej dekadzie będzie trwała niestabilność w strefie euro, nie widzę już nie z naszej winy, w cudzysłowie czy bez, ale z woli innych krajów członkowskich. Będą się bały podjąć takiego ryzyka. I ostatnia sprawa, i chcę powiedzieć, że nie marnmy się za nadto. Ja sobie tak pomyślałem dzisiaj, jak tu widzę, jest jakieś na sali z 10 osób, które uczestniczyły i w negocjacjach, i nawet osoby z przedstawicielstwa naszego przy Unii, jak pani doktor Jans, którą widzę tutaj na sali, i inne osoby. Chcę powiedzieć, że dobrze, że możemy uczestniczyć między nami w takiej debacie, co dalej z Unią Europejską.
To, co powiedział, tak, by the way, pan premier Cimoszewicz, że była możliwość małego rozszerzenia, był pomysł, żeby opóźnić przystąpienie do Polski o 2 lata. Przyjąć pierwszą grupę krajów i potem drugą. 2 lata to jest epoka. I mogliśmy przy pewnym zbiegu okoliczności nadal nie być członkiem, więc z tego się cieszmy. Być może, ale nie wiem, czy byśmy w trójkę byli w stanie. Może oni by weszli. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Co powinniśmy zrobić na przyszłość i do czego trzeba dążyć? Przede wszystkim podejdźmy kierujmy się praktycznymi rozwiązaniami. Szukajmy tych ulepszeń instytucjonalnych, które rzeczywiście przyniosą oczywistą korzyść. Nie będzie w najbliższym czasie żadnego nowego traktatu. Nie ma woli politycznej. Traktat, trzeba powiedzieć, nie ma szans, nowy traktat dotyczący Unii Europejskiej. Unia Europejska miała dotąd 6 traktatów. I w ogóle stworzony już taki system, że tworzono nowe, nie burzono starych. Już się w tym, tak szczerze mówiąc, 11 lat spędziłem w Brukseli. Ja się też w ogóle nie mogę już zorientować w wielu sprawach, o co do końca chodzi. Ale mówiąc poważnie, małe szanse są na... Będą to decyzje polityczne, bądź pewne modyfikacje. Teraz, co jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej? Kilka jest. Przede wszystkim to, że dzień w dzień do Brukseli przyjeżdżają setki osób, które dyskutują z 27 krajów, które dyskutują o różnych sprawach praktycznych, technicznych, ochrony zdrowia, nie wiem, norm sanitarnych, praw konsumentów i tak dalej. To jest wielkie, unikalny po prostu instrument konsultacji wzajemnych. Druga, mamy największy stworzony przez Unię w ostatnich 20 latach jednolity rynek. To jest największe osiągnięcie, to jest fundament integracji europejskiej. Nikt przy zdrowych myślach nie wystąpi w tej chwili z odbudową taryf i tworzeniem regulacji dotyczących funkcjonowania. Mamy jedną politykę konkurencji, która zdynamizowała gospodarki europejskie. Mamy wreszcie wspólną politykę handlową, gdzie przedstawiciele komisji negocjują w imieniu 27 państw, więc siła przetargowa kolosalna. Traktaty zewnętrzne dotyczące wymiany handlowej. Jest sporo osiągnięć. Polityka europejska nie funkcjonuje, to zewnętrzna, zagraniczna, to trzeba powiedzieć. Ale to nie tylko z winy Unii. Ja się zajmowałem przez kilka lat stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, byłem dyrektorem do spraw stosunków transatlantyckich i powiem wam, że Unia, Stany Zjednoczone po przyjściu Obamy do władzy uznała, że mało przydatne są dyskusje na szczeblu unijnym i ograniczyli to do regularnych kontaktów z 3 największymi krajami. Jeśli idzie o dialog z Chinami, problem polega na tym, że zainteresowanie stosunkami z Chinami jest różne w krajach Unii Europejskiej. Handel Niemców z Chinami wynosi ponad 50% i oczywiście Niemcy jakby kształtują te stosunki. I ostatnia rzecz, moim zdaniem bardzo ważna i kończę już na tym, żeśmy pamiętali, że i też przyjmijmy to za fakt, z którym się trzeba pogodzić. Straciła na znaczeniu tradycyjnie pojmowane znaczenie integracja regionalna. Dawniej integracja regionalna była dość prostym schematem. Unia celna, jednolity rynek i wzrost gospodarczy oparty o to, co o efekt kreacji, jak jakąś przesunięcia i kreacji w handlu. Wraz z globalizacją integracja europejska straciła na znaczeniu, dlatego że podobne korzyści w podobnej skali każdy kraj może realizować w wymianie z innymi krajami czy z innymi regionami. I zauważmy, że w świecie nie ma na podobną skalę żadnego ciała integracji europejskiej jak Europa. Były początki w Ameryce Łacińskiej, ale z tego zrezygnowano. I trzeba powiedzieć, że wiele tendencje odśrodkowe i zmiana, spadek znaczenia handlu wewnątrzunijnego jest procesem naturalnym. Poza tym, jeśli Europa chce odgrywać ważną rolę w świecie, musi nie tylko integrować się, rozwijać współpracę, szukać rozwiązań w ramach Unii Europejskiej, ale integrować się z gospodarką światową. To będzie przesądzać o naszej pozycji w świecie.
Nie chodzi o zbudowanie modelu autarki regionalnej, bo to byłby kompletny absurd. I zauważcie, że w okresie kryzysu największe przyrosty handlu i strumienie handlu są z Azją, Rosją, po części ze Stanami Zjednoczonymi i z Ameryką Łacińską. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, już przekazuję panu głos, ale pozwolę sobie na krótką reakcję w odniesieniu do kilku stwierdzeń pana ambasadora Grelli. Między innymi to, że duża część świata rozwija się, o czym mówiłem parę godzin już temu, to oczywiście bardzo dobrze, na przykład z takiego humanitarnego, ludzkiego punktu widzenia, setki milionów ludzi lepiej żyjących, mających większe szanse na godne życie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno z punktu widzenia rządów, władz tamtych państw, to generalnie też dobrze, jeżeli są silniejsi, jeżeli odgrywają większą rolę, dysponują większymi środkami. Tylko czy w każdych okolicznościach my rzeczywiście musimy uważać to za bezdyskusyjnie dobry scenariusz, no, w sytuacji, w której, jak pan mówi, słusznie oczywiście, Europa musi się posunąć na tej ławce, ale nie tylko gospodarczej. Jeżeli tracimy część ze swojego wpływu na bieg spraw światowych, to czy to na pewno jest coś, z czego powinniśmy być zadowoleni, czy powinniśmy to uznać, czy też trochę powinniśmy próbować się temu przeciwstawiać, dbając o znaczenie, o swoją siłę w stosunkach międzynarodowych, chociażby siłę polityczną i siłę ekonomiczną. Jeżeli pan mówi na przykład o tym, że nie tylko Unia ponosi odpowiedzialność za taki, a nie inny stan stosunków z relacji z rozmaitymi partnerami, wspomina pan o zmianie polityki Obamy, administracji Obamy. Pamiętamy ten odwołany szczyt Unia-Stany w okresie prezydencji hiszpańskiej, ale czy to nie było czasem pragmatyczne zachowanie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych tuż po tym, jak Europa dokonała trochę dziwnego, moim zdaniem, wyboru nowego przewodniczącego i nowego wysokiego przedstawiciela, pani przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, powołując na to stanowisko osobę, która w pierwszym dniu sprawowania tego urzędu po raz pierwszy w życiu zajmowała się sprawami zagranicznymi. Czy z punktu widzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych perspektywa spędzenia dwóch dni w Madrycie nie była perspektywą straconego czasu? Czy w związku z tym nie było całkowicie naturalne, że wolał rozmawiać z kompetentnymi ludźmi w Berlinie, Londynie i Paryżu, bo to pozwalało mu pewnie 90% spraw amerykańskich załatwić? No a trudno, jak Europa nie chce być partnerem, nie chce poważnie traktować także swojej roli w stosunkach międzynarodowych, to dlaczego ktoś inny ma poważnie traktować? Pan doskonale wie, jak przebiegł ostatni szczyt Europa-Chiny i jak nasi przywódcy zostali przez premiera Weźrzaba potraktowani. O tym media nie donoszą, no ale jak ktoś wie, to wie. Także na co tam właśnie zasłużyliśmy, zasłużyli nasi liderzy. Jak ktoś oglądał konferencję prasową po szczycie Unia-Rosja i oglądał Putina drwiącego z Barroso, no to też oczywiście było świadectwo tego, jak Unia jest postrzegana, jak jest w związku z tym, jak są traktowani jej przedstawiciele. Nie słyszałem Putina żartującego sobie w podobny sposób z kanclerz Merkel czy z prezydenta Francji, prawda? Poważniej traktuje Gérarda Depardieu niż Manuela Barroso, więc to jest pewnie coś, o czym warto byłoby pomyśleć.